Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie, jak to oglądasz, to masz ostatnią szansę, żeby dołączyć do giveawaya na tego pięknego Bowie Knife'a Tiger Tooth, który kończy się już dzisiaj, więc zapraszam oczywiście do dołączenia, link masz oczywiście w przypiętym komentarzu, bądź na skinsforfree.pl. Wpłac sobie dychę z konek Roxy na Case Haga, no i masz oczywiście szansę wygrać tą kosę. No a my mamy oczywiście w naszym balansie bardzo dużo itemów o łącznej wartości, no, 15 koła, tak? I oczywiście tyle sobie na dzisiejszy opening wydamy. Robimy oczywiście bitewkę na sam dobry początek tego filmu. Mamy też nowy evencik, więc jakieś tam skrzynki na pewno będę chciał sobie otworzyć i przetestować, no ale póki co zaczynamy sobie klasycznie tutaj od naszych skrzynek takich, no kurczę, które troszkę jednak kosztują. 8000 zł, wrzucamy oczywiście bota i lecimy z pierwszą bitwą dzisiaj. Przypominam ci oczywiście o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz na Discorda, dołącz, no i oczywiście użyj kodu CROXY na Case Hugu, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś. Logujesz się z linku subskrybuj, bądź klikasz oczywiście tutaj zielony plusik, no i oczywiście kodzik CROXY przez dwa i sobie wpisujesz. Zaraz oczywiście ci pokażę dokładnie. Mamy tutaj M-kę za 500 zł, ze skrzynki za 800, no tak średnio, ale ta pierwsza naprawdę bardzo ładnie nam tu obu oddała, chociaż tutaj, o, widzę, że można teraz po najechaniu na skrzynkę zobaczyć, jaki jest najlepszy item możliwy do trafienia w skrzyni, więc fajny dodatek, fajna opcja. No póki co bitwę wygrywamy, chociaż teraz nie wiem, czy to się nie zmieni ze sprawą tego flipa. No na szczęście ten kałach Faktoryniu, 900 zł, skrzynia za 800 teraz leci. No i jaki stan tej AWP jest to ważne, no niestety 300 zł, no ale dalej przewaga jakieś 500 zł na moim koncie. No ale ta przewaga, no z tym kałachem, no i tym augiem Akihabara, no niestety. No i tym bardziej, że teraz spada AWP Lightning Strike za 2600 z tej ostatniej skrzyni. No i bitwa niestety przegrana. No powiem tak, no troszkę się tutaj rozpędziłem. 6500 zł nam zostało, więc trzeba tutaj spróbować to nadrobić, tak? No bo kto lubi wychodzić na minus? Wrzućmy sobie 5 skrzynek tutaj eventowych jakichś. Widzę tutaj skrzynia za 100 jest. Idealnie na taką bitwę mamy. No tylko problem jest taki, że jeżeli tą bitwę przegramy z Giorgio, no to będzie naprawdę lipa. No bo no jest to bitwa z kategorii all in, tak? Więc zobaczmy, pierwsze otwarcie. Są to dwie skrzynki za 100, więc nie oczekuję tutaj jakichś fajerwerków mega, no ale jest butterfly do trafienia lore, więc no jest to nóż całkiem sympatyczny. No teraz skrzynie, które nas interesują, bo 2000 zł kosztuje taka skrzynka Golden Dragon, 2000 zł również Nitro V3, więc zobaczmy, no tutaj musi coś dobrego wylecieć. Jest Huntsman, który kosztuje 1000 zł zaledwie, no ale skrzynka Case Hog teraz, która może zmienić tutaj wszystko, szczerze, nie mam pojęcia. No powiem tak, no, dostaliśmy na dziurę sromotnie, ale na szczęście, no trochę grałem na Case Hugu ostatnio i dzięki temu mogę sobie odebrać cashback w wysokości 18 600 zł, więc takie rękawiczki odbieram, sprzedaję i dzięki temu mamy budżet na dalsze otwieranie. Nie chciałem tego dzisiaj robić, ale no sytuacja, że tak powiem, no nas do tego zmusiła. Mam nadzieję szczerze, że teraz nastąpi moment odkucia. 5 razy skrzynia Case Hog. No nie są to tanie rzeczy, stary. 12 tysięcy złotych. Zobaczmy, czy tutaj jesteśmy w stanie tą bitwę wygrać. Znowu bot George. Zobaczmy, otwarcie pierwsze. Mamy AWP Onitaji. Jest to 1200 zł. No jest to minus dosyć spory, ale no teraz na szczęście mamy perełkę, jaką jest oczywiście Krambi Tiger Tooth, 6 koła, 3 skrzynki jeszcze przed nami. Mamy tutaj po survivalu, który kosztuje 1750 zł, więc naprawdę jest dobrze. No tutaj niestety nawajka w przedostatniej skrzynce. No i ostatnia skrzynia Case Hog. Zobaczmy, jest bajonecik jeszcze, to jest dodatkowe 3000 i fantastycznie 18 tysięcy złotych udało nam się wygrać, dzięki czemu wychodzimy na naprawdę mocny plus. Oczywiście, również grając na Case Hugu, możemy sobie level wbijać. Ja w tym momencie 104, no i za te levele możemy sobie odbierać codziennie za free skrzynki. Ja mam za setny level, najwyższą tutaj, że tak powiem, najdroższą skrzynkę, no i 200 nam wypadają. Nie chcę mi się odbierać wszystkich tych skrzynek naraz, bo wolę się skupić oczywiście na bitewce jakiejś kolejnej, która, no mam nadzieję, zafunduje mi no naprawdę fajny profit. 15 koła, powiem wam tak, bierzemy to 2 na 2 i taka bitwa, za 15 koła bierzemy antyterro i wrzucamy boty. Gramy z botem dakiem na bota, nope,
i bota trolla, więc mam nadzieję, że tutaj... No właśnie, że mój bot mnie tutaj wykieruje, stary! 10 koła z tej skrzynki, fantastycznie! Powiem tak, ja modliłem się tylko o to, żeby to jakiś dobry stan tych rękawic był, ale że field tested kosztuje aż 10 tysięcy, to tego się szczerze nie spodziewałem. Zobaczmy dalej, mamy kolejną AWP Lightning Strike. Powiem tak, jestem tak kierowany, że nie wiem, czy da się bardziej być kierowanym. Zobaczmy, jeszcze jedna skrzynia Golden Dragon przed nami, potem dwie skrzynki Love i Sushi Master. Mamy Auga, Akihabara, jest to 1600 zł. No u nas 24 koła, stary. Nasi przeciwnicy nie mają nawet dyszki. No tutaj takie pre-streamowe mocno otwarcie, no ale tutaj nawet nasze uspy są warte więcej. Zobaczmy dalej, no tutaj, no średniawa mocna. No i ostatnia skrzynia za 1500 zł. Co tu jeszcze spadnie? Rękawiczki dla moich przeciwników, no ale to jest wszystko nasze tak naprawdę. Po 20 tysięcy udało nam się wygrać. No powiem tak, zostałem tak wykierowany przez mojego bota, że no naprawdę ja dziękuję, że tutaj ten bot się wylosował akurat w mojej drużynie. No bo bez niego mogła być naprawdę mocna lipa. 30 tysięcy, powiem tak, odebraliśmy 18 koła za free. Mieliśmy 15 koła, które przegrałem, no to według moich obliczeń jesteśmy jeszcze lekutko na minus, tak? Więc spróbujmy tutaj wyjść definitywnie na plus. 5 razy Snurti, 5 razy Nitro i to będzie bitwa za 20 koła. Dorzucamy sobie jeszcze tą skrzynię in love, żeby właśnie to 20 koła było. No i lecimy tak naprawdę, co? Nie ma się tutaj co pierdzielić. Wrzucamy oczywiście losowego bota, bot Nitro. Powiem tak, no to będzie mocna bitwa. 5 skrzynek Nitra, 5 skrzynek Snurti, no i na koniec ta skrzynia in love za tysiaczka. Zobaczmy, pierwsze otwarcie. Nawajka dla nas jest to 930 zł. Przypominam ci również, żebyś dołączał koniecznie do tego konkursu, który masz w przypiętym komentarzu i na skinsforfree.pl, bo kończy się on już dzisiaj. Ostatnia szansa na dołączenie, no za dyszkę, stary. Dyszkę wpłacasz na Casehaga, nie dość, że możesz sobie zakręcić skrzyneczką, to możesz jeszcze wygrać Bowie Knife'a, stary. Takiego pięknego, Tiger Tooth. To nie jest byle jaka kosa, stary. A jak chcecie więcej giveaway, no to dajcie oczywiście znać. Mamy, no tutaj, emeczkę Blue Phosphor, 3000, więc te skrzynki Snurti, nie najgorzej, ale tutaj coś się chyba zepsuło, bo nie widzę, jaki skin mi poleciał. I co tu poleciał? Chantico Fire, ale jemu poleciał Flicknife Gamodople za 3000. No powiem tak, przewaga topnieje nasza niestety, w sensie no dalej jest dosyć sporo, tak, no bo mamy 13 tysięcy, mój przeciwnik 11 600, ale znowu nie widzę jego skina i kosztują 2800, co mu spadło? Deagle Blaze, okej, no my mamy fosfora, ale halo, znowu nie widzę skina, co tu się dzieje? Ostatnia skrzynia i love, proszę, daj mi ten profit, nie widzę co mi poleciało, ale już widzę, że to będzie bitwa wygrana i to będzie bezapelacyjnie profit dla wuja Kroko. 30, prawie 3000 zł, w tym momencie to sprzedaję i w moim balansie 43 tysiące zł. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, dołączajcie koniecznie do konkursu na tego pięknego Bowie Knife'a, no bo warto, dyszkę wpłacasz i masz szansę oczywiście go wygrać. Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, siema!